Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ. Witam pana serdecznie. Witam Państwa. Setki tysięcy Polaków z przerażeniem patrzą na to, co się dzieje z frankiem, z kursem franka i muszę powiedzieć, czy to jest uzasadniony niepokój. No jak patrzymy na notowania, no to oczywiście jakiś niepokój nam się tutaj wkrada. Przypomnę, że parę dni temu naruszona bariera 4 zł za franka i tak drogi frank nie był od blisko 2,5 roku. No i biorąc pod uwagę, że jednak sporo osób jeszcze spłaca kredyty frankowe i biorąc pod uwagę to, co się dzieje z frankiem na świecie, no rzeczywiście powinniśmy na to zwrócić większą uwagę. O, tak bym to powiedział. No tak, ale czy jakby władze monetarne Szwajcarii, tamtejszy bank centralny coś robi, no żeby przeciwdziałać temu, bo to jednak uderza w gospodarkę, umocnienie, no, tak, silne umocnienie waluty, uderza w jej konkurencyjność. Czy tak, zawsze im mocniejsza waluta, albo inaczej, im zbyt mocna waluta, tym gorzej dla konkurencyjności gospodarki. Natomiast ja tylko podam parę rzeczy. Po pierwsze, kurs euro do franka oscyluje obecnie wokół poziomu 1,08. Jeszcze z dobrych kilka miesięcy temu, na jesieniu roku, było to blisko 1,20, czyli wtedy kurs euro do franka powrócił w okolice, które były sprzed uwolnienia kursu, tak? Czyli kiedyś, parę lat temu, mieliśmy szczytne 1,20, bank Szwajcarii tego poziomu bronił, potem się poddał, mieliśmy spadek poniżej 1,0, powrót właśnie na 1,20 na jesieni rok temu i od tego momentu kurs franka, co się podobnie umacnia, czy euro zaczął być znowu słabe. Teraz jest 1,08. Jesteśmy w takim jakby trochę środku tego przedziału, powiedzmy, od kilku lat. Oczywiście to na pewno nie cieszy Szwajcarów. Szwajcarzy podejmują jakieś działania w międzyczasie, próbują interweniować, natomiast po pierwsze nie mają tyle pieniędzy, tak? Czyli żaden bank centralny nie zatrzyma tendencji, która jest silna. A frank jest mocny, będzie mocny, ponieważ globalne ryzyko wzrasta, tak? Czyli mamy obawy o recesję, na przykład w Niemczech. O tym się mówi od kilku dni, że tam to ryzyko się wyraźnie zwiększa. Czyli mamy takie blokowanie wzrostu siły franka byłoby takim hamowaniem, kijem rzeki po prostu. No dokładnie, tak. To jest takie robienie czegoś na siłę, co i tak nie przyniesie większego efektu. Oczywiście jest tak zwana opcja atomowa, której zawsze można użyć, czyli na przykład obniżyć drastycznie i tak już ujemny poziom 100%. Tylko że jeżeli, na przykład, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy w Szwajcarii na przykład stopy na poziomie minus 4%, tamtejsze banki będą leżały i płakały, tak? Więc to też nie o to chodzi, tak? Chodzi też, żeby jakoś to wybilansować, tak? Te potencjalne ruchy. Natomiast ja myślę, że Szwajcarzy w tym momencie czekają i obserwują to, co się będzie działo w strefie euro, czyli co zrobi Europejski Bank Centralny we wrześniu. Mówi się o tym, że reakcja EBC na to, co się dzieje w strefie euro, będzie jakaś konkretna. Czy jakieś luzowanie powróci? Pewnie powróci pomysł wznowienia skupu aktywów po pewnych tam zmianach ustawowych i pewnie zobaczymy spadek poziomu stopy depozytowej. I zobaczymy wtedy, jaka będzie reakcja późniejsza Banku Szwajcarii na ruchy w EBC. Natomiast generalnie ja się obawiam, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć na przykład sytuację, że kurs euro do franka powraca na poziom 1,15 z 1,08, no to jeszcze nie jest chyba to, bo oczywiście globalne ryzyka rosną. Pomijając temat wojny handlowej między USA a Chinami, to mamy cały czas tlący się wątek z Iranem, tak? Czyli to się dzieje w Iranie. Ten konflikt, który się buduje, tak, dyplomatyczny Iranu versus świat zachodu, tankowce zatrzymywane w Zatoce Cieśniny Ormuz i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to się wszystko jakoś nam układa i właśnie powiedział redaktor jeszcze temat Brexitu, czyli zbyt dużo ryzyk, żeby frank mógł być. No tak, bo frank jest tą bezpieczną przystanią, prawda? Tak. Czyli najbliższe miesiące raczej powinien się umacniać, myśli pan? Znaczy, najbliższe miesiące, z punktu widzenia franka złotego. Powiem tak, pozostanie wysoko.
Jak patrzę też na relacje właśnie euro do franka potencjalne, ale i też kwestie naszego polskiego złotego, które właśnie, to jest w ostatnich dniach oczywiście jest słabsze. Wychodziło mi tak, bilansując, 4,15, 4,18 za franka na jesień, że tyle może być, oczywiście nie musi być, czyli ale trochę tyle, jeszcze a tyle może być. Urosnąć, czyli jak tak, dzisiaj było 4,02, wczoraj był 4,04, no to te 15 groszy tam mniej więcej jeszcze możemy mieć wyżej. Zobaczymy. Czy takie są przewidywania. No ale proszę powiedzieć, czy na przykład, bo tak, mówiliśmy o franku, ale są też jeszcze inne ważne waluty, chociażby, wspomnieliśmy o Brexicie, mamy funta. Wiele osób przesyła funty do Polski, jednak tam pracuje. Funt jest dla nas bardzo istotny i w kontekście Brexitu, czego się tu możemy spodziewać? No tutaj jest masa różnych ciekawych możliwości, jak zawsze przy okazji Brexitu, bo już się przekonali dwukrotnie. Tym razem to już dwukrotnie być może twardego. Zmiana tak, daty. Prawdopodobieństwo jest duże. Mam wrażenie, że będzie kolejne przesunięcie. Znaczy tak, jeżeli byśmy mówili o ryzyku twardego Brexitu, ono oczywiście wzrosło po tym, jak został premierem Boris Johnson, czyli przypomnę twarz tamtej starej kampanii, która nawoływała do tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Natomiast mam wrażenie, że nad panem Johnsonem się zbierają ciemne chmury, czyli istnieje ryzyko, że zostanie odwołany z urzędu, tak? Czyli zbierze się wystarczająca liczba posłów w Izbie Gmin i przegłosuje wotum zaufania dla rządu. Dlaczego? Ponieważ twardy Brexit, chaotyczny Brexit chyba nie jest nikomu na rękę. Ani nie jest na rękę do końca Wielkiej Brytanii, ani nie jest do końca na rękę samej Unii Europejskiej. Dwa, być może, gdybyśmy nie byli w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, czy gdyby nie było wojen handlowych, gdyby nie było spowolnienia gospodarczego na świecie, to być może Bruksela jako taką karę wymierzyłaby rzeczywiście Londynowi twardy Brexit. Tak? Natomiast teraz mam wrażenie, że wszystkie strony widzą, co się dzieje. Tak? Widzą, że spowolnienie następuje, istnieje ryzyko recesji. I tutaj twardy Brexit jeszcze bardziej by tylko jakby dobijał wszystkich. Więc mam wrażenie, że możemy być świadkami ciekawych wydarzeń we wrześniu. Pewnie w październiku, no Boris Johnson ma taką taktykę, żeby iść na tak zwane zwarcie, tak? Czyli on zakłada, że na ostatnią chwilę Unia Europejska się podda i zmieni warunki Brexitu i nie będzie twardego wyjścia, będzie porozumienie jakieś tam, które będzie łagodniejsze. Natomiast tego nie wiemy. Ja mam wrażenie, że właśnie pan Johnson się tego nie czeka i zobaczymy jakąś tutaj zmianę scenariuszy. I teraz tak, jeżeli mielibyśmy odwołanie rząd Johnsona, to pewnie będziemy mieć wcześniejsze wybory do parlamentu. Te wybory według sondaży wygrałaby Partia Pracy, która w swoim programie ostatnio, jak prezentuje, przedstawia scenariusz postaci dążenia do, po pierwsze, odroczenia ponownego terminu wyjścia, a po drugie, jakby maszerowania w stronę scenariusza powtórki referendum. Więc być może odwołanie Johnsona będzie takim pierwszym elementem układanki, które jakby końcem będzie odkręcenie całego Brexitu, który no zaistniał po referendum. Mhm. A co z dolarem? Bo to też jest uznawany, jak rozmawialiśmy o franku, za bezpieczną przystań. I zwykle jak są jakieś kryzysy, czy to polityczne, czy gospodarcze, no dolar zyskuje. Tak. I czego tu się możemy spodziewać? On też wzrósł ostatnio. Z dolarem jest ciekawie, bo dolar rzeczywiście zyskuje w sytuacjach, kiedy się pojawia jakieś duże ryzyko kryzysu. Przypomnę, pamiętam 2008 rok, kiedy pamiętam dziennikarzy, właśnie też między innymi pana koledzy, pytali się, dlaczego dolar zyskuje, skoro w Ameryce jest kryzys, tak? Zyskuje, ponieważ kapitały wracają do macierzy, tak? Czyli są zabierane z rynków bardziej ryzykownych i wracają do USA. Obecnie mam jeszcze inną sytuację ciekawą, w której poziom stuprocentowych w USA jest wysoki. Czyli mimo tego, że mieliśmy obniżkę stopy funduszy
federalnych w końcu lipca, mimo tego, że kolejne obniżki stóp w USA są na horyzoncie, to i tak porównując USA na przykład, nie wiem, z Europą, ze Szwajcarią, właśnie z Japonią, mamy diametralnie różnicę na plus, na korzyść Ameryki. Więc tutaj nawet właśnie perspektywa obniżek stóp procentowych przez Fed za bardzo nie szkodzi. Właśnie, bo może to Donald Trump ma rację, że to jest za mało radykalny. Tak? To raczej to jest tak. Donald Trump oczywiście ma pomysły, które sprzedaje na Twitterze, które chce, żeby poklask tak skiwał wśród jego wyborców. Natomiast też pamiętajmy, kierujmy się prawem ekonomii gospodarki, tak? Żaden bank centralny nie będzie obniżał stóp w pośpiechu i radykalnie, jeżeli nie ma ku temu podstawy. Dane, które widzimy ze Stanów, one oczywiście wskazują na spowolnienie gospodarki amerykańskiej, ale ono na razie nie jest jakieś wyraźne. Inflacja jest przytłumiona, ale ona nie idzie wyraźnie w dół, więc bank centralny w Stanach oczywiście te obniżki będzie dalej prowadził, natomiast w takim, powiedzmy sobie, rozważnym tempie, tak? Natomiast zawsze na rynku walutowym my porównujemy relacje walut do siebie. I teraz, jeżeli na przykład zobaczymy, co się dzieje w strefie euro, co się dzieje właśnie w Szwajcarii, co się dzieje w Japonii, to mam wrażenie, że tamtejsze banki centralne mają większy kłopot niż Amerykanie. I tam też będą cięcia stuprocentowych, tak? W związku z tym tutaj dolar na tym tle jakoś właśnie wyraźnie nie straci. I rzeczywiście to będzie walutą, która będzie dalej ciekawa. A jen? Co do jena, to powiem tak, że to jest fenomen dla ekonomistów. Przypomnę, że poziom procentowy w Japonii przez długi czas był równy zeru, a teraz jest ujemny. I dalej źle, tak? Czyli inflacja nie odbija. Gospodarka japońska pozostaje w marazmie. Japończycy, że tak powiem, skupują wszystko, co się da skupić, tak? Już kupują akcje japońskie, kupują udziały w różnych innych firmach. Wszystko, co można, kupują, natomiast to nie daje efektu. I teraz Bank Japonii jest w trudnym położeniu, ponieważ jeżeli inni będą luzować politykę, a Bank Japonii polityki nie będzie luzował, to ryzykuje mocniejszym jenem, który i tak będzie mocniejszy, ponieważ jest właśnie tym safe haven, podobnie jak frank. Więc jest trudno dla Japończyków, natomiast patrząc na historyczne zależności, jeżeli na świecie były problemy, był jakiś kryzys, a on oczywiście może się nam pojawić w przyszłym roku, to jen pozostanie mocny. Także jeżeli szukamy walut słabych, to jak na razie widzę tutaj głównie euro, tak? Dolar, frank, jen mogą być mocne. No i osłabia się waluta chińska, yuan, i to też ciekawe, bo chyba jednak w sposób dość sztuczny się ona obniżyła w odpowiedzi na podniesienie ceł przez Stany Zjednoczone, co oczywiście natychmiast wywołało kolejne zarzuty, że Chiny manipulują walutą i tak dalej. To jest ciekawa sprawa, bo dużo mówiło się zawsze, że ten yuan prędzej czy później on tego dolara jakoś tam zastąpi, tak? I jednak ten potencjał gospodarki chińskiej rośnie niebywale szybko, jest niebywale znaczący już w tej chwili. Jak tutaj może to wyglądać w kontekście chociażby wojny handlowej z Ameryką? Ciekawy temat. Znaczy, ja zakładałem sobie, że poziom 7 juanów dolara nie będzie naruszany. On został jednak właśnie złamany na początku sierpnia, ponieważ wchodziłem z takiego założenia, że jeżeli Chińczycy chcą budować wokół siebie, powiedzmy, strefę wpływów, czyli robić taki duopol wobec potęgi Amerykanów, to powinni przede wszystkim pilnować stabilności własnej waluty. Czyli jeżeli na przykład od kilku lat mamy możliwość wymiany, czy możliwość handlowania ropą w Szanghaju, złotem w Szanghaju, tak, w juanach z pominięciem dolara, to juan powinien być stabilny. Teraz się okazuje, że tak do końca nie jest, że jednak juan jest słabszy. Pytanie właśnie, na ile to nie jest element jakiejś gry Chin, żeby jednak
tym swoim firmom ulżyć, które mają teraz problemy przez wojny handlowe. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że i tak Chińczycy nie będą dopuszczali tego, żeby yuan był nazbyt słaby. Więc ten poziom 7 juanów za dolara, gdzieś tam wokół tego poziomu będziemy się teraz pewnie kręcili przez jakiś dłuższy czas. A co do generalnie relacji handlowych z USA, no tutaj jest jakby takie coś, co nazwał przeciąganiem liny i grą na czas. Chiny mogą grać na czas, ponieważ jakby ich gospodarka, inaczej ich struktura polityczna na to pozwala, tak? Tam nie ma wyborów co 4 lata jak w USA. Tam nie trzeba grać pod kampanię wyborczą. Natomiast Donald Trump jest z tym związany, tak? W przyszłym roku mamy wybory prezydenckie na jesieni, mamy wybory kongresu i jeżeli Donald Trump zacznie grać zbyt ostro z Chinami, to na tym przegra on sam, tak? Już mam wrażenie, że to, cośmy zobaczyli w zeszłym tygodniu, we wtorek, decyzja o tym, żeby jednak opóźnić część ceł, które miało wejść we wrześniu, na grudzień, to już jest jakby, jak dla mnie, pokazanie, że uginam się pod presją biznesu i własnych wyborców, tak? Że jednak trochę za mocno gram i potencjalny elektorat mój może ucierpieć, tak? Więc jakby to jest troszeczkę ta taktyka i efekt będzie taki, że generalnie będziemy widzieli takie troszeczkę uderzenie, potem cofanie się do tyłu i tak na przemian, tak? Aż do, moim zdaniem, przez tam na bliższy rok. Na koniec jeszcze porozmawiamy chwilkę o złotym, no bo też jest w tej chwili no, w stosunku do euro 4,37, tak? Tak, 4,35, 38, tak się to waha właśnie. Do dolara też jest słaby. No i właśnie, niedawno zresztą przeżyliśmy takie chwile strachu, bo takie tąpnięcie złotego. Co nas czeka? Złoty był słaby, tak, 15 sierpnia, wtedy, kiedy myśmy nie pracowali, pracowały rynki zagraniczne i mamy taką, powiedziałbym, klątwę płynności na złotym, tak, czyli kiedy mamy jakieś dłuższe weekendy, czy to weekend majowy, czy właśnie, czy teraz, złoty jest narażony na osłabienie. Natomiast do tego dochodzi jeszcze coś innego. Dochodzi właśnie cała ta otoczka niepewności na świecie, tego, że mówi się o kryzysie w Niemczech, mówi się o problemach generalnie w strefie euro. U nas jeszcze jest dobrze, chociaż wskaźniki typu np. wskaźnik menadżerów PMI już jest słaby od paru miesięcy. Więc złoty też jakoś w najbliższym czasie raczej nie będzie mocniejszy, no bo nie ma jak tego mocniejszego. Pytanie, czy może być słabszy? Rozegrać. Czy będzie słabszy? Moim zdaniem może być słabszy, ale do dolara, tak? Bo dolar będzie silny. Euro, jak powiedziałem wcześniej, parę minut temu, raczej będzie walutą słabą, więc tutaj, żebyśmy wybili się powyżej 4,40 za euro, raczej nie, a jeżeli tak, to na krótko. Natomiast przy dolarze, no istnieje to ryzyko, że na jesieni spotkamy się być może w studio i będziemy mówili o dolarze powyżej poziomu 4,0, tak? I to takie ryzyko jest. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Rogalski, główny analityk Domu Maklerskiego Bość.